Cześć. Cześć. Adam. Ania, miło mi. Zrobiłaś bardzo dobre na mnie wrażenie. Zresztą dziękuję. Figura już mówi za siebie. Dziękuję bardzo. Jest w ogóle pod względem akurat wyglądu bardzo pozytywnie zaskoczony. No nogi, powiem szczerze, że wow, nie? Bardzo mi miło, dziękuję. A uśmiech to... Super, cieszę się. Widzę, że mocno dbasz o swoje ciało, prawda? Szczerze mówiąc, jakoś za bardzo się do tego nie przykładam. Tak, wiesz, może powiem oklepaną kwestię, że to gen, ale trochę tak jest. Ja się nie odchudzam, więc po prostu tak po prostu wyglądam. Ale nie jesteś typem takiego antysport? To zależy. Według na przykład, jeśli twój partner... Nie, no absolutnie. Dlaczego? Nie, no każdy... Oczywiście, każdy może mieć swoje pasje. Na co dzień pracuję jako animator czasu wolnego. Mhm. No i również jako wychowawca, trener, więc wyjeżdżam za granicę, więc okres letni i zimowy mnie nie ma w Polsce. W większości czasu spędzam czas tak naprawdę w pracy, od rana do wieczora. Powiedz mi, jak długo jesteś sam? Na ten moment jestem ponad pół roku czasu. Mhm. No i jeszcze o najważniejsze rzeczy ci nie powiedziałam, że jestem zawodnikiem w piłkę ręczną. O, proszę. Super. No to tak, sport to twoje życie. Tak. Ale jest bardzo na sobie skupiony w tej rozmowie. Trochę za mało chyba na Ani. Napijesz ci wodę? Poproszę. Nie trzęsą ci się ręce, nie jesteś zdenerwowany. Ale powiem ci, że uśmiech to masz rewelka, nie? Aż zazdroszczę. Dziękuję. Ze spotkania? Ze spotkania. A co ci się podoba i na co zwracasz uwagę u mężczyzn? Na pewność siebie, na poczucie humoru, to jest dla mnie bardzo ważne. Nie lubię usztywnionych mężczyzn. Lepiej popełnić gafę i się do niej przyznać, niż brnąć w zaparte, że wszystko jest okej, i obrażać się o wszystko. To jest dla mnie bardzo ważne. Tu trochę brakuje tego humoru. Wiem, że się o kobiet nie pyta, a o wiek. No. Ja tego nie rozumiem, ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Ja mam 37 lat. Przeszkadza ci mój wiek? Nie, ale powiem... Nie, będę cały czas cukrować, nie? No serio? Randka jest. Serio, 27? 28. Nie przesadzaj, dobrze, no ale dziękuję. Nie, no, ale nie, ja jakbym powiedział... Uwierz mi, gdybyś mi się nie spodobała, uwierz mi, żebym z tobą nie rozmawiał. O, bardzo miło. Poważnie. Nic ci nie brak, nic. Po prostu, a uśmiech? Oczy to już nie powiem. Widać, że jesteś raczej taką otwartą osobą, że potrafisz mówić o tym, co gdzieś tam w tobie w środku jest. Nie jestem taki, że mógłbym udawać, że mi się nie podobasz. No nie. Nie, to nie ma sensu. Bym nawet nie ciągnął temat typu, no i na pewno bym ci nie cukrował, no bo nie. No to by było kłamstwo, gdybyś mówił mi, że ci się podoba. No bo to jest niefajne. Nie jest tak. Bardzo wam dziękuję. Nasza randka dobiegła końca i zapraszam was teraz na omówienie tego spotkania. Ja uważam, że ta randka była bardzo udana. Jestem bardzo ciekawa, jak wam się podobało, jakie były wasze wrażenia. Przede wszystkim zaimponowała mi wyglądem, że dba o siebie. No tak, było to widać. No i myślę, że to jest dla mnie też bardzo ważne. A siebie jak oceniasz po tym spotkaniu? Dałem z siebie 100%. Aniu, jak ci się podobała randka? Widać było, że mu się podoba. Natomiast mam wrażenie, że mój wygląd to najważniejszy aspekt. Dziewczyny, jakie są wasze wnioski? Pierwsze co to było tylko wygląd, wygląd, wygląd. Cały czas w ogóle nie skupiał się na to, jaką jest osobą, tylko jesteś piękna, masz piękne oczy, masz piękne nogi. Adam troszeczkę za bardzo na sobie się skupił, tak? Ale w związku chyba z tym, że po prostu Ania zrobiła na nim takie oszałamiające wrażenie, myślę, że chciał tak pokazać się z tej najlepszej strony. Chciał się naprawdę dobrze chyba zaprezentować. Zbyt szczery. Na pierwszej randce myślę, że nie powinien się, być taki wylewny. Jedna jest jeszcze taka czerwona flaga. Tam padł taki tekst, że gdybyś nie była taka ładna, to bym z tobą nie chciał rozmawiać. Myślę, że to jest bardzo tak naprawdę takie zdanie, które może cię postawić w takim świetle osoby, która wartościuje ludzi tylko na ładnych, godnych rozmowy z tobą i takich, którzy nie są ładni, więc nie są dość wystarczający, żeby z tobą rozmawiać. Przychodzisz na taką randkę i załóżmy, ja nie jestem dla ciebie atrakcyjna. No i co dalej? Ja nawet gdybym była na takiej ustawianej randce, ktoś by mi się nie podobał, to nie sądzę, że zrobiłabym coś takiego, żebym nie rozmawiała z tym człowiekiem.